Szanowni Państwo, drogie koleżanki i koledzy. Dzisiaj zwrócę się głównie do dziewcząt, ale sądzę, że chłopcom również nie zaszkodzi posłuchać. Chcę Wam opowiedzieć o tym, że kobiety nie są w niczym gorsze od mężczyzn. Pewnie myślicie, że zaraz zacznę wygłaszać monolog na temat feminizmu czy jego uprawnienia. Jednak nie tego dotyczyć będzie moja dzisiejsza mowa. Pragnę przedstawić Wam kilka sylwetek kobiet, które nie uznają słowa niemożliwe. Pierwszą z nich jest Zofia Stylińska, która żyła w XX wieku. Od dziecka kochała malować. Bardzo chciała rozwijać się w tym kierunku. Niestety na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie nie było miejsca dla kobiet. Jednak Zofia nie poddała się. Ścięła włosy, założyła męskie ubrania, odrobiła dokumenty i ruszyła do Niemiec. Przez rok kształciła się w Monachium, ale potem wróciła do Polski, gdyż koledzy odkryli jej sekret. Jej obrazy były wszędzie. Wszyscy pokochali Zofię. Była znana nie tylko w kraju, ale także za granicą. Jej historia jest przykładem na to, że na wszystko znajdzie się jakaś rada. Jednym z zawodów, w którym często widziany jest tylko mężczyzna, jest dyrygent. Gdy widzimy w tej roli kobietę, nasuwa się myśl. Panienka we fraku? Z batutą? Dyrygentki zwierzają się, że często czują, że muszą coś udowadniać. Przyjrzyjmy się więc bliżej tej, która zalicza się do grona najwybitniejszych. Xiang Zhang. Dziewczyna została postawiona przed orkiestrą nagle, bez wystarczającego czasu na przygotowanie. Gdy weszła na podest, część muzyków parsknęła śmiechem. Ale ona nie zwracała na to uwagi. Robiła swoje. Wyrażała emocje, spełniała marzenia, pokazywała siebie. W ten sposób dotarła na szczyt. Xiang podsumowała. Kiedy dziewczyny zobaczą, że inne kobiety wykonują jakiś zawód, uwierzą, że i one to potrafią. Ostatnią z kobiet, o której chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest pilotka Amelia Earhart. Myślę, że niektórzy z Was już o niej słyszeli. Była pierwszą kobietą, która odważyła się na lot dookoła świata. Przed wylotem napisała: jestem świadoma zagrożeń. Chcę tego dokonać, bo chcę tego dokonać i kropka. Kobiety muszą próbować tego samego, co mężczyźni. Jeśli im się nie uda, to niepowodzenie musi stać się wyzwaniem dla ich następczyń. Mówiła to, jakby wiedziała, co ją czeka. Podczas ostatniej rozmowy radiowej poinformowała, że kończy jej się paliwo. Jej samolot zaginął nad Pacyfikiem i nie odnaleziono go do dziś. Amelia daje nam przykład, że trzeba podążać za głosem serca, nawet gdy rozum podpowiada co innego. Długo można by mówić, ale nawet jeden dzień nie wystarczyłby na opowiedzenie o choćby połowie z tych, które w jakiś sposób udowodniły światu swoją wartość. Liczę, że teraz nikt z Was, gdy usłyszy na przykład o kobiecie, kierowcy czy policjantce, nie pomyśli: ona na pewno nie da rady, przecież to kobieta, a to męski zawód. W naszym świecie płeć nie powinna wyznaczać nam granic. Mamy wybór: poddać się stereotypowi, że kobieta jest słabsza, albo uwierzyć w siebie i swoje możliwości i walczyć. Dziękuję za uwagę.